Przede wszystkim objętość, bo jak tłumaczą szefowie pisma, w Radomiu dzieje się dużo ciekawych rzeczy i czasami już nie starcza miejsca w miesięczniku, żeby je wszystkie opisać. A opisywać trzeba, bo kultura opisana ma szansę przetrwać dłużej. Zdecydowanie tak. Poza tym ona opisana i archiwizowana dłużej przetrwa niż poszczególne zjawiska i wydarzenia, które się odbywają, mijają i o których no, jednak zapominamy, bo taka jest ludzka pamięć. Kilkaset numerów, jakie do tej pory ukazały się na rynku, to zapis tego, co dzieje się w radomskiej plastyce, muzyce, literaturze czy w teatrze. Najbogatsze kompendium wiedzy dla tych, którzy kulturą żyją i dla których jest ona ważna. Ale zmiany mają także poprawić wizualną atrakcyjność pisma, tak żeby trafiało ono do nowych, młodszych odbiorców. Planujemy zmiany, zastanawiamy się w gronie osób stanowiących zespół redakcyjny nad tym, żeby to pismo unowocześnić, żeby było ładniejsze, bardziej estetyczne, żeby miało większy format, żeby było kolorowe, bardziej interesujące dla czytelników. Myślę, że nie ze względu na teksty, bo teksty są interesujące, zawsze były, a teraz tym bardziej są interesujące, ale ze względu na szatę graficzną. Nowe rozwiązania już zostały przygotowane, zaprezentowane i przedyskutowane. Być może w nowej szacie uda się wydrukować już najbliższy numer. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy wystartowali już w tym roku z nowym miesięcznikiem prowincjonalnym, ale jeżeli to się nie uda, to być może od połowy roku. W każdym razie no to są nasze takie bardzo poważne plany, żeby to czasopismo rozwijać i żeby zrobić to najszybciej jak się da. Jak każde przedsięwzięcie kulturalne, także miesięcznik boryka się z problemami finansowymi, ale w tym roku dzięki pozyskaniu dotacji celowej z gminy miasta Radomia jego twórcy patrzą w przyszłość z większym optymizmem.